Dostałem kompletne cero z silnika pewnickiego. To było chyba siódme cero z przerażki. Dostałem się. Takie, że mi tam było czytelne, ale przez wiele lat posłużyło w ogóle i następny tam też. Któryś to zeskanował Damian, to to będzie. Tak w takim automacie. Nie lubię tego. Już tego, już tu to. Trzeba jakieś melodie. Pytałeś, nie? Zaskoczyłem szybko, jak mam taki spis. Chcę rozwalić kiedyś, nie? Spisek z Excelu. Ma faktycznie w kolumnach siedlecki 95, 800, nie? Pelpiński, Mioduszewski, Flasza, coś tam, coś tam, coś tam. To jest niezwykle przydatne, bo się szuka jakiejś melodii, od razu mam sprawdzić, czy ktoś śpiewników jest, nie? I wtedy wskakuję sobie do JPEG-ów, wtedy mam ileś śpiewników postanowane, fotografowane. No i ten, wszystko można sobie znaleźć. I wszystko jest oczywiście, ale to jest. Do widzenia, oczywiście. To jest stolik, tak? Taki? No taki, powiedzmy, to są trzy stoliki. Aha, aha. Tylko w tak polczone. Tak, tak. Czego to nie jest się. No. Może się napijesz kolejny czegoś? Co proponujesz? Kawę i herbatę. Kawę i herbatę. Wszystko złe dla gardła. No, ale jeszcze to nie działa. Ale się bożonarodzeniowo zrobiło teraz. No, to było się to kawę, to oczywiście. Tutaj proszę bardzo. Tak. No, to jest. Tak jest. Okej, bye bye. Tumor. Tumor. Tak. Bliską tumor. Ja rzeczywiście swojego też nie wziąłem. Do widzenia. No mam te wydruki, nie? A patrzyłeś na te melodie, to... Ja mam Mioduszewskiego. Aha, to Mioduszewskie są wszystkie. Tylko za ten. Właśnie fajnie, że melodie Super Fina podają obraz, jak te melodie... Oj, to było przechodzące, tam któreś jeszcze... Czym tu mam? Bo na przykład jest ta pieśń o siedmiu słowach. W ostatnich słowach Chrystusa. I ona jest na melodię o duszo. Wszelka na burę. Właśnie, właśnie. No. To chyba jest też o duszo wszelka. Będzie fajnie, tam któraś tam jest. Ale to przyznasz, że te pieśni z drabiny do nieba to po prostu... No, one są niesamowite. Mistrzostwo świata. Cała ta płyta jest... Ja w ogóle rozmawiałem z jednym studiem o tej płycie, pytałem się go, czy są jakieś szanse, żeby była edycja. Zaczęli znowu sprzedawać. Ja mówię, że on uważa, że to już się nigdy nie stanie, że już tylko cyfrowe wersje. No tak, bo w tej chwili to mało kto korzysta z tych płyt. To prawda jest. Tego proszę. Ale jest, można kupić taką, tam ta Agata Hals, ja kupiłem jej drugą część, bo druga jest jeszcze. To jest żona Remka Hanaja. No właśnie, no, dowiedziałem się, tak, od Ostryga. Ale Remek też jakoś tak się zlewicował w ostatnim czasie, bo kiedyś on był taki bardzo pobożny i był świetnym znawcą tych wszystkich właśnie tematów pobożnościowych, tych pieśni. Miał ogromną wiedzę, a w ostatnich czasach widzę, że jakoś tak się opowiada lewicowo mocno. Jakoś tak się to ludziom robi. No się nie mieli to łączą, tak szczerze mówiąc. To wrażliwość poprzez takim brakiem. Ten artyzm cały i te... Ale nie, bo gdyby to szło jeszcze w taką stronę, że powiedzmy, nie wiedzą, bo nie, no dobra, bo oni właśnie zajmują określone stanowisko. To coś... Bo jeżeli kiedyś na przykład jeszcze włączą, że ich to tam po Smoleńsku, że wtedy się tak opatowali... Tam, nie wiem, nie interesuje mi to w ogóle. No dobra, okej, okay, chociaż to, no bo to było, że coś to przeżyć, tak nagle żółw, tak dużo rzeczy kogoś nie... Wiesz, to nie jest, ja nie mogę mieć żółwa generalnie. Teraz, mówił bardzo wyraźne stanowisko. Przeciwne, to jest wrogie. Tak, oczywiście. Wysłyszę. Że ta ich wcześniejsza taka... Proszę, proszę się nauczyć. ...była taką, zobaczmy... Może zdobyli się wtedy na tyle, żeby pozachować neutralność, żeby
żeby w obliczu ogromnego bólu wielu osób przynajmniej jakoś nie jątrzyć albo nie... Aha, może to był ich szczyt, tak, może to... Może to był szczyt, no, no czasami to właśnie nie wiadomo, co jest dla kogo, nie? Kto tam się komu... To co, słuchajcie, chyba zaczniemy śpiewać, nie? A co wam powiem, tak, jechałem teraz koło galerii, koło hali targowej, tam całe na światłach, słyszę, że jedzie jakieś dwa radiowozy. Mocno, bardzo głośno. Na wieki wychowane, Janie. I patrzę, no co to jedzie, a to jedzie jakiś radiowóz, tam na pełnym gazie prawie, za nim pełnym gazem też taki autokar. To wiem co, kibice? A nie, kibice na tego, z przodu radiowóz, z tyłu radiowóz, a w środku czarno. Myślałem, wyjechała reprezentacja Nigerii na mecz. No, naprawdę pełnym gazem rozgrzewanie przejechali. Ale to wrażenie takie, że to po prostu jest RTA, gdzie się wszyscy chcą ich zamordować. Jak można mieć taką obstawę? Ten czarny piątek. A wspomniałem sobie, że albo... No dobra, nie, chyba to nie było nasze śpiewanie, tylko któryś chyba koncert Jacka Kowalskiego też był, on był w dniu tego takiego czarnego związku. I tutaj był jakiś facet w ogóle z jakimś takim transparentem, też jakby popierającym tego wystąpu, kurde, robi, nie? No to różni ludzie chodzą, różni ludzie chodzą. Tutaj to akurat można powiedzieć, to jest taki biało-czerwony tutaj. Wszyscy. No to właśnie, wszystko się opiesza. To jest taki mądry. Nie, gdzie to? Ja to już nie chodzę, nigdzie nie chodzę, nic nie śpię, nie słucham. Byłem teraz, teraz w Chorzowie, śpiewaliśmy Passionis i prowadził to wszystko Sławek Witkowski, taki kantor z kantoru minorum Chorzowiedzi. Świetny kantor, zresztą taki śluzek fajny, pierun taki i ten. I byliśmy u niego w domu, świetną kawę. Puszczał fragmenty takie z Janusza Prusinowskiego, już jakieś takie. Pierwszy raz usłyszałem tytułową piosenkę z płyty Serce na przykład, przepiękną, wiesz, ten Janusz po prostu, jak on gra, śpiewa, to coś niesamowitego. No. Ja w ogóle, tak się wiesz, w ogóle nic nie słucham, nic nie, to kiedyś przecież słuchałem wiele takich... Nie, gdzie tam nie ma tak. Cztery kartki to nie jest. Nie miałem czasu, żeby tak przemyśleć. 8 stron. 8 stron jest. Dużo. Dużo, no ale to są pieśni te. I nawet nie ma. I nawet nie ma Obrodzie Oliwny. Jak coś, to mam Siedleckiego ze sobą. No i ma to słusznie. Tylko w Siedleckim 94 oczywiście już zwrotek nie ma dużo. Ja sobie pomyślałem, że w oczekiwaniu na to, jak ludzie przyjdą, to... Można by zaśpiewać 52-zwrotkową Ojcze Boże Wszechmogący. To jest taka spokojna pieśń. Dzieciom to są śpiewani. Daj Matku wielbiona, żalem serdecznym zraniona. A nie ma tego? Jest. Gdzie? Na końcu. Na końcu? Tak. A to co zaśpiewa? Witaj Matko uwielbiona. To jest ten tekst, który Stuk chciał, żeby był. Bo on mówił, że osoba, która mówiła te teksty, się pomyliła. I był, tekst był inny. Tam był, kiedyś wzdychając płakała, do Egiptu uciekała. No dobra, tu. To też zmieniłem, bo tam w Drabinie do Nieba ktoś przyjął wersję ten, tą poprawną politycznie, że ludzie mogą słyszeć. Naprawdę? No. O nie, to jest coś jeszcze zmieniłem. Ja zmieniłem, no. Nie, bo było, że ludzie mu ją wtłoczyli, bo w oryginale jest, że Żydzi mu ją wtłoczyli. Jest, tutaj też jest. Ale to wiesz, w ramach nieszerzenia antysemityzmu przeszło do ludzi. Ale to jest jedno słowo w tej pieśni, przecież są takie pieśni, które są tak mocne. Nawet tutaj jest ta pieśń, już cię żegnam najmilszy Synu Chrystusie i tam jest, że żydowskiej złości, widząc zjadłych Żydów czyny i mają cię bez przyczyny. Z drugiej strony współcześnie śpiewamy, choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie, nie? To nie znam. Nie? To nie gwoździe cię przybiły? Słynna piosenka wielkopostna.
Jest tam taki fragment właśnie, nie? Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Bo Jezus umarł za ten, za nas wszak grzechy również, więc w sumie zmiana Żydów na ludzi jest dość uprawniona. To prawda, tak. Do naszych grzechów. No właśnie teraz jestem w trakcie te piosenki typu Tonie Gwoździe, nie? No to właśnie one są takie, właśnie, które mają jakby spowodować to, taką optykę, nie? No słuszne, ale przeniesienie akcentu. Tak. Bo takie delikatne przeniesienie. Człowiek często widzi jakby błędy nie swoje, nie? Widzi swoje. Zresztą teraz się tam objawienia świętego do Żydów Emerich, nie? Pasje. No to właśnie jak Jezus przeżywał jakby męki w ogrodzie oliwy, to właśnie też przeżywał wszystkie zdrady, te przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, nie? Można powiedzieć, czy w sensie też naszych jakby upadków, nie? Właśnie, że... To co, zaczęlibyśmy? Tak. W imię Ojca. Ja ze swojej strony chciałbym, żebyś, jeżeli ktoś uważa za słuszne, żebyśmy zadedykowali ten nasz wieczór modlitwy, no bo to nieodłączne od modlitwy, za nawrócenie tych wszystkich, którzy dzisiaj maszerują w czarnych barwach. Właśnie. Mówię, że to za tydzień się powinno odbywać, nie? Jak przed sądem Piłata, tak jak dzisiaj właśnie. Tydzień przed Wielkim Piątkiem. Dobrze, zaczniemy właśnie od 52-zwrotkowej Ojcze Boże Wszechmogący na czwartej stronie. Melodia jest prosta i historię pięknie opowiada, a w międzyczasie może ktoś jeszcze dojdzie, to potem głębitniejsze rzeczy. Ojcze Boże Wszechmogący, który z miłości gorącej zesłałeś na te niskości Syna swego z wysokości ku wielkiemu pocieszeniu Twemu ludzkiemu plemieniu. Stracenie przez człowiecze odkupienie. Miej my wszyscy na baczności drogą śmierć Jego miłości i smutek ma duchny Jego, która cierpiała dla Niego. Gdy Go we czwartek żegnała, tak Mu mówiąc narzekała. Weź imię w ogroje sobą, pójdę rada na śmierć z Tobą. Pan na nią smutnie poglądał, po swej matce tego żądał. Miła matko, racz mnie puścić, noc ci blisko, już nam czas iść. Smutneś było rozłączenie, syn synem tej miłej Pannie. Miała serdeczne bolenie, patrząc na Jego lękanie. Gdy do
śpiewać miał. Miał w sobie przedziwne siły, dwie, a obie wielkie były. Okrutnie z sobą walczyły, mało go nie umorzyły, bo mu lękająca siła okrutną śmiercią groziła. Klęknął na kolana potem, jął się pocić krwawym potem, mówiąc: ojcze, może li być, racz ten kielich precz oddali. Stanie klęcz, upamiętaj się. Masz niedaleko Judasza, ciągnie z ludem odan nasza. Wiedzie na cię lud nie ma. Zbroje się ubierali, przełożenim kazali. Wtem przystąpił Judasz cudnie, pozdrowił Pana obłudnie. Się miał z Żydy potykać, począł z niemi w przód rozmawiać. Pytał ich: kogo szukacie? Jeśli mnie oto mnie macie. Niemu przeskoczyli, o ziemię go uderzyli. Z głowy, z brody włosy rwali, opach mu ręce związali. Zawsze go tak okrutnie wiedli go do miasta chudnie. Pchnęli go w rzekę cedrową, unurzali go i z głową. Sami zdrajcy szli po moście, Pana wiedli w rzekę proście. Obalił
srogo przywitał, gdzie masz ucznie, tak go pytał. Nie małoś tu złego zbroił, fałszywość naukę zwodził. Pan pokornie odpowiedział: Panie, an naszu byś wiedział. Zawsze ja jawnie w kościele powiadałem prawdę śmiele. Wyciągnąwszy żyd prawicę, a miał zbrojną rękawicę, wyciął mu srogi policzek, Pan razem dla upadł wszystek. A zaś tak odpowiadają: pamiętą, gdy cię pytają, czemuż nie masz uczciwości, biskupa jego miłości. Więc na przemian wszyscy słudzy, jedni w stylu z przodu, drudzy włosy mu z głowy targali, na jego świętą twarz rwali. Gdy mu oczy zawiązali, prorokować mu kazali, godząc mu z pięścią do szyję: gadaj, Jezu, kto cię bije. Posiedziała nasz noc chwilę, a miał czystą krotofilę. Patrząc na więźnia swojego, na Zbawiciela naszego, nasz więzień dołożnicę, Pan nasz wepchnął do piwnicy. Jaki tam był nocleg jego, Kościół nie śmie zjawić tego. Piątek wywiedział z piwnicy, jako był od zmęczennicy. Prowadzą do Kajfasza, od okrutnego Annasza. Widział tam Pan miłościwy, iż biskup niesprawiedliwy, fałszywe nań świadki zwodził.
matki, pletli nam wszystkie niestatki. Stała prawda niestworzona, przed biskupem spotwarzona. Piłatowi go posłali, osądzić mu go kazali. Wdziali mu łańcuch na ramię, ten był śmierci jego znamie. Wszak wiemy, Panie Piłacie, że ten łańcuch dobrze znacie. Każdy więzień, co go nosi, od śmierci się nie wyprosi. Dalej mu cierpieć nie może, bo się czyni Synem Bożym. I królem się też mianuje, co się nigdzie nie znajduje. Stał przed Piłatem związany, zbity, spluty, zekrwawiony. Nie widział Piłat żadnego więźnia takiego nędznego. Zaś go posłał Herodowi Galilejskiemu królowi. Oto masz więźnia swojego, wyzwól jako niewinnego. Rzekł mu Herod niewstydliwy, ukaż nam tu jakie dziwy. Żydowie mi powiedzieli, iż twoje cuda widzieli. Widział Pan króla pysznego, nie rzekł mu słowa żadnego. Chciał z nim Herod zgadać dwornie, ale Pan milczał pokornie. Król Herod serca pysznego zgardził Jezusa miłego. Na jego większe pośmianie wdziali najspawłoch odzienie. Pastwili mu się nad głową z ostrą koroną cierniową. Uczynili mu Żydowie
Cheers.
tam strach nie ma. Oczywiście z przyczyn użytkowych, bo wszyscy pamiętają tę pieśń, bo się powtarza tak samo początek i taka fajna pieśń, bo tylko końcówkę trzeba trzy razy inną zaśpiewać. Ale okazuje się, że to jest po prostu trzy zwrotki z 12 i piękny tekst został wycięty. To jest podobnie jak, która tam jest, adwentowa jest też taka, nie? Jest któraś taka. Nie, też taka, którą się śpiewa. To trzy zwrotki. Bo się zaczynam tak samo, a ten... No, a to jest przepiąka, czy wiecie? Ten pamięć. A, biały. Znaczkiem czy bez? Bo jak był ten pierwszy czarny protest, jechałem do szkoły muzycznej gdzieś na rowerze, na rondzie i akurat tam szły te baby od tej parówki, od tego Sky Towera. Wszyscy na czarne, ja patrzę, ja też cały na czarny na tym rowerze. Wpadłem, przechodziłem. Ci mam pieśń po prostu, wiesz?
Tak, jak grzecznie. Jak ładnie witaki zaimplementowałeś. No. Chyba z pół godziny albo 45 minut. Co, jutro, Karol, będziemy... Nie, wiesz, proszę, tylko przechodzimy, wpadę na chwilę. Szkaf w porządku? Nie, 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 wiesz, lecę ten... Mogę z toalety skorzystać. Jasne, jasne. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. No, zrozumiem. To są argumenty, które może się jeszcze... Nie. Może dużo ludzi widzących dyskusję nie podeszło. Nie, to szkoda. Coś to za... Dobra, właśnie, no to tam jeszcze chyba trzy kobiety gdzieś tam, tam akurat podpisywały tą listę, no to też dyskutowałem z nimi. No. Tak. Pani? Dałeś mi znakiem, tylko my to co? A nie chcesz znakiem? A ty wolisz znakiem? Tak. A, co to jest ten nadzędzie taki, że się śpiewa? No, no, takie też do trzech zwrotek. Antek. Któreś... Mam nadzieję, że tym razem nie padnę. Ja też. Nie, ty to wiesz, ty to bez problemu, nie? Nie, zobaczymy. Będzie dobrze. No, wiesz co, mam przede wszystkim koc normalny. Czy widzisz jakąś kawę? Chcesz kawę? Nie, nie, ja bym ci przeszkadzał. Dobra, jesteś, widzę dobra. Dlaczego? Zadzwonię później do ciebie. Siedmaj się. No, stresiki? Nie, dobrze, nie. Radę. Takie rzeczy przeżyłeś. Dobra, który to masz? Dobra, to dobra, podzwonię. Dobra, na razie. Ale powiem ci, że jakby szedł Bartek Żłobiński, to bym wolał iść sam. No tak, będzie jutro na tym pokoju. Będę właśnie dlatego przyszłam tutaj zobaczyć. Tak, tam... Bartek Żłobiński, chyba 3 lata temu. Bartek ma takie tempo w chodzeniu, że... No ja musiałem podbiegać po prostu momentami, naprawdę, trucę. Ja chodziłem po górach z takim kolegą, który w podstawówce był uważany za najsłabszego w swojej klasie ze sportu, bardzo ten, ale potem jak się okazało po górach, gdzie zawsze za czymś wychodzi, potrafi próć. Natomiast było tak, że ja prułem pod górę, jakby pod podejścia, to go odsadzałem, że on mnie na równym przeganiał. Ale tym powiem, że... No, powiem ci, że to jest... Zresztą Bartek to chyba ma to po ojcu, bo z tego co gdzieś tam się dowiedziałem, to jego ojciec tam, wiesz, na Giewont z Zakopanego i pół godziny chyba tam, czy w 3 godziny po prostu, wiesz. Masz Siedleckiego, pokaż sobie Siedleckiego. Chcę sobie wspomnieć, co to na tym adwencie, który z prostwa Zajaszowego czy Jeremeszowego jest właśnie takie... Niebiosa Rosę spuśćcie nam z góry. O, właśnie, już nie musisz, przyłaniające. Tak? Niebiosa Rosę. No to jest dokładnie ta sama, tak samo. Niebiosa Rosę, tak, a wycięte są te zwrotki z proroctwem, nie? Ale fajna piosenka, bo 3 razy to samo się śpiewa, nie? Rzeczywiście. I to jest dokładnie to samo. Wziąłem się do siebie rozwalania po prostu. Bo ja mnie pytał, którego Siedleckiego on poleca. On polecił 94, z którego ja sam z powodzeniem korzystam. Ja mam co prawda sporo uzupełnień, tam podopisywane zwrotki. Ale to fajnie, taki egzemplarz kantorski. Ale wiesz co, no ja miałem szczęście, bo ja bym kupił normalne, ostatnie, wiesz, ostatnie wydanie. Nie, ja bym powiedział, 94, wchodzę na Allegro, Bach, jest 94 akurat jeden do sprzedania, nie? Więc miałem naprawdę szczęście. Jeszcze przyjdę, to zobaczę. Pa, Weronika. Zobaczymy. To co, to może prześpiewajmy sobie tego Chrystusa, no w całości. Pierwsza strona. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg Król świata całego swojego. Krzyżu przedziwne drzewo poświęcone, krwią przenajświętszą baranka skropione, że sam Zbawiciel nasz
Tobie umarł i poświęcił Ciebie. Krzyżu chwalebny łoże Chrystusowe, na sobie niosąc zbawienie światowe.